Hej, witam w AutoStarTest i zapraszam na test spalania Kia Sorento. Test spalania przeprowadzę w troszeczkę inny sposób niż robią to inne kanały, dlatego że większość tych testów nie jest tak naprawdę rzetelna bądź też obiektywna. Wszystko zależy od tego, kto testuje dany samochód, w jaki sposób jeździ tym samochodem, jaką wybiera drogę do testu. Wpływ na spalanie mają również czynniki atmosferyczne, ukształtowanie terenu, itd. itp. Ja postanowiłem zrobić ten test w nieco inny sposób. Załóżmy, że jadę do pracy z punktu A do punktu B. Mam do przejechania około 22 km, taką trasę sobie wybrałem. Większość z Was pokonuje średnio taki dystans do pracy, tam i z powrotem. Jedni mniej, drudzy więcej, dlatego wybrałem akurat taką trasę. Część trasy pokonam jadąc przez miasto, a część jadąc poza miastem. Jadę do pracy, czyli do punktu docelowego, a następnie wrócę. I wówczas zobaczymy tak naprawdę, jakie jest spalanie. Dla przypomnienia, jest to Kia Sorento czwartej generacji. Najnowsza Kia Sorento z napędem hybrydowym. 1.6 silnik benzynowy plus silnik od pralki, baterie, moc całego zestawu lekko ponad 220 koni mechanicznych. Wpływ na spalanie ma też jazda samego kierowcy, czyli to, w jaki sposób prowadzimy. Jedni jeżdżą dynamicznie, żeby nie powiedzieć agresywnie, drudzy znowu używając wszelkich dostępnych czy też znanych technik ekodrivingu. Ja pojadę w sposób tak zwany normalny, czyli tak mniej więcej po środku i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A co najważniejsze w tym teście, postaram się jechać jak najbardziej normalnie, czyli to, o czym wspominałem, nie będę jechał żadnym ekodrivingiem czy też agresywnie, taki normalny styl jazdy i zobaczymy, co z tego wyniknie. Na chwilę obecną, po przejechaniu niepełnych 3 km, spalanie to 10,2 mpg. Tutaj żadna, że tak powiem, rewelacja. Wydaje mi się, że taki test jest właśnie najbardziej obiektywny, czyli jadę sobie do pracy, wracam z tej pracy. Tutaj miałbym małą uwagę odnośnie hamulców w tym samochodzie. Te hamulce działają w taki sposób bardzo specyficzny, czyli to, na co narzekają wszyscy testujący hybrydy, oprócz mnie, w większości ja się z tym nie spotkałem. Może w niektórych modelach, ale na pewno nie w Priusie, tak to niektórzy narzekają na Priusa, że naciskamy noga w podłogę, nic się nie dzieje, a następnie samochód zwalnia. Jeżeli staniemy tym samochodem, zatrzymamy go w miejscu, następuje taka właśnie, jest jakby turbo dziura, tak jak w silnikach diesla. Czyli dajemy nogę na gaz i tak by jest takie delikatne opóźnienie dwusekundowe czasem, aby ten samochód ruszył, tak więc to musimy mieć na uwadze. Dobra, bardzo interesująca funkcja w tym samochodzie to martwe pole pokazane w zegarach, w prawym lub w lewym. Włączymy kierunkowskaz w lewo, to w lewym zegarze wyświetla nam się obraz kamery pokazującej, co jest w martwym polu. I to samo dzieje się, jeżeli zmienimy kierunkowskaz na prawą stronę, również widzimy wszystko, co się dzieje. Dobra, sytuacja z danej chwili. Mamy 7,6 mili przejechanej, czyli jakieś będzie to 11 km i spalanie wynosi 23,1 mpg. Cały czas praktycznie, oprócz może krótkiego dystansu, około 1 km czy tam 1,5 maksymalnie, jechałem z prędkością wyższą. Teraz cały czas jadę z prędkością 30 km na godzinę, przepraszam, 50, czyli 30 mil i z przepisową prędkością. No i tak wygląda na chwilę obecną spalanie. Dobra, sytuacja jest taka, słuchajcie, 15,4 mili. Właściwie powinienem stanąć już gdzieś, ale na chwilę obecną nie mam możliwości. I spalanie wynosi 24,8 mpg. Nie jest to żadna na chwilę obecną rewelacja, ale pamiętajcie, że muszę jeszcze wrócić. Jadąc w tą stronę, jadę głównie pod górę. Mam nadzieję osiągnąć rezultat powyżej 36 mpg. Z tego, co pamiętam, to ja chyba zrobiłem podobne spalanie wersji z dieslem tego modelu, ale poprzedniej generacji. Jak tu zrobię to samo, to tak naprawdę nieważne, czy to hybryda, czy to diesel, a nawet bym powiedział, że jeżeli zrobię taki sam wynik spalania jak w samochodzie z Kia Sorento z silnikiem diesla, pomijając fakt, że to jest inna generacja, ale mniej więcej wszystko to samo, tak więc diesel w tym przypadku będzie bardziej opłacalny ze względu na to, że nie dobijemy, czy też nie zarżniemy baterii w samochodzie hybrydowym na krótkich odcinkach.
Bo zwróćcie uwagę na to, że dużo ludzi kupuje samochody i czasami jadą do sklepu 5 km, czy nawet krócej. A to nie jest zbyt korzystne dla samochodu hybrydowego. Tak więc, no chyba, że ktoś kupuje nowy samochód hybrydowy w leasing na, nie wiem, 2 lata, 3 lata, potem go oddaje i tak naprawdę ma głęboko w 4 literach, czy też w poważaniu, co z tym samochodem będzie działo się dalej. Ale nie wiem właśnie, jak ta bateria będzie się zachowywać po 2 latach takiego właśnie jeżdżenia do sklepu po bułki. Dobra, słuchajcie, odnośnie samego prowadzenia samochodu hybrydowego, to jest tak, jak już wielokrotnie wspomniałem, tutaj nie chodzi o to, że kupujemy samochód hybrydowy, siadamy do niego, jedziemy i od razu mamy super wynik. Tego musimy się nauczyć. Jeżeli nie wiecie dokładnie, jak prowadzić samochód hybrydowy, z czego korzystać podczas prowadzenia samochodu hybrydowego, to zapraszam do oglądania mojego wideo, które dodałem jakiś czas temu, jak prowadzić samochód hybrydowy. To nie jest wideo techniczne, po prostu wsiadam do samochodu, jadę i opowiadam o tym, co robię. Tak to powinno wyglądać. Jeśli chodzi o samo spalanie, zobaczcie, ja jeżdżę samochodem hybrydowym, jeżdżę Priusem. Dla przykładu dzisiaj zrobiłem 220 ponad mil, jadąc ze Szkocji tutaj do Anglii po ten samochód. I tak naprawdę moje MPG to, tak naprawdę moje spalanie to 57 MPG, czyli 5 czy tam 4,9 litra. Tak jak wspomniałem wcześniej, jadę normalnie. Mógłbym sobie przyspieszać i jechać tak, jak ja chcę. Po wcześniejszym już jakby zapoznaniu się z tym samochodem i wiedzy, w jaki sposób wykorzystać jak najbardziej optymalnie układ hybrydowy. Podejrzewam, że teraz jadąc w to pierwsze miejsce, miejsce docelowe A, nazwijmy to, miałbym bez problemu, naprawdę bez problemu, mógłbym osiągnąć wynik powyżej 33 MPG. A wracając z powrotem, mogłoby to śmiało być 40-42, ale że jadę normalnie, to jest jak jest, ale o to właśnie chodzi w takim teście. Ja tutaj nie chciałem pokazywać Wam, że można zrobić zupełnie coś innego, że można tutaj przekłamać ten wynik, czyli pokazać jak najniższe spalanie, tylko po to, aby to w jakiś sposób kija mnie doceniła. Tutaj kija mnie nie musi doceniać, bo ja nie biorę samochodów z parków prasowych, a więc nie mam tego obowiązku, jak polscy youtuberzy z topowych kanałów, którzy w jakiś sposób, czy też w jakimś sensie muszą się dostosować. Oni nie mogą mówić tak naprawdę tego, co uważają, bo to grozi banem ze strony parku prasowego. No tak to wygląda. Nie ma się tutaj co oszukiwać, co czarować. No, o czym muszę wspomnieć. Ktoś powie, a to jednak to spalanie jest zbyt wysokie jak na samochód hybrydowy. Miejmy na uwadze to, że samochód hybrydowy typu Kia Sorento jest dużym samochodem, jest samochodem ciężkim i tutaj nigdy nie osiągniemy wyniku zbliżonego do Priusa. To nie jest budowa tego samochodu. To nie jest Prius, to nie jest Toyota Corolla. Fakt, w Toyocie RAV4 to spalanie było zdecydowanie lepsze. Szczególnie na tej trasie, tak jak ja teraz jadę, bo jadę na tej samej trasie. Ale wówczas był maj, było prawie 20 stopni, teraz mamy chyba 12 stopni czy coś takiego. Tak więc jest jak jest. Jest jedno, o czym muszę tutaj wspomnieć. Ja mam nadzieję, że się nie mylę, podobnie jak z... Chyba byłem pierwszą osobą na YouTube, która wspomniała o tym, że Seat będzie miał opcję plug-in ze względu na tą charakterystycznie wykonaną drugą, podwójną znaczy podłogę w bagażniku. Mi się nie myliłem. Seat dostał, zwykły Seat tylko w wersji kombi, dostał opcję plug-in, który też będę dla Was testował. Dla mnie hybryda typu plug-in jeszcze z możliwością ładowania baterii podczas jazdy to najlepsze rozwiązanie na chwilę obecną przed samochodem elektrycznym. Hybryda typu plug-in jest najlepszym rozwiązaniem, dlatego że nawet przy tak dużym samochodzie jak ten, nawet jeżeli byśmy zrobili tylko 40 km na tej baterii dodatkowej, nie wiem dlaczego te baterie są obłożone takim niskim zasięgiem, to są małe baterie, one powinny być zdecydowanie większe, aby zrobić przynajmniej te 100 km, to wtedy wówczas byłby to samochód idealny. Dobra, tu gadu, a tutaj duże rzeczy się dzieje. Mam tutaj ponad 31 mil przejechanych i 33,3 MPG. Nie wiem, czy jest sens jazdy w to samo miejsce i czekania znowu w tym niekończącym się korku. Dobra, słuchajcie, skończyłem trasę. Trasę tak nie do końca, ponieważ pod koniec trasy zmieniłem nieco
nieco tą moją trasę, dlatego że z miejsca, z którego ruszałem, był olbrzymi korek i tam spędziłbym za dużo czasu na to, aby się znowu dostać do tego miejsca. Tam praktycznie to było może 2 km, coś w tym stylu. Dlatego postanowiłem zmienić tą trasę, pojechać również w mieście, inną ulicą. Dojechałem tutaj do, stoję przed plażą. Zrobiłem 34,9 mili, czyli prawie tyle samo w drugą stronę, bez tam, że tak powiem, groszy, bez kilku metrów. I tutaj mamy spalanie 34,8 mpg. Czy to dużo, czy to mało? Nie mnie to oceniać. Wydaje mi się, że ten sam że ten sam wynik mógłbym osiągnąć w dieslu, robiąc to samo. Zrobiłem taki, a nie inny test, dlatego że pomyślałem sobie, tak jak na początku wspomniałem, że to jest najbardziej obiektywny test, czyli jedziemy z punktu A do punktu B oraz z powrotem, a nie tak jak inni jeżdżą od A do B i wybierają sobie jakieś tam wyjątkowo dobre miejsce, czy też dobrą trasę, po której, na której mogą osiągnąć jak najlepszy wynik. Tu nie o to chodzi, tu chodziło o coś zupełnie innego. Tak więc mam nadzieję, że test był w miarę obiektywny. Czy jesteście zadowoleni z rezultatu, czy też nie, no to dajcie znać w komentarzach, będzie mi niezmiernie miło. No pozostaje mi się tylko pożegnać i zaprosić Was do oglądania pełnej prezentacji oraz szerzej o wnętrzu i może coś tam jeszcze Wam dogram, tak więc zapraszam do oglądania pozostałych odcinków z nowym Kiją Sorento. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, ja już się z Wami żegnam, dziękuję za uwagę, dbajcie o siebie i Wasze cztery kółka.